Cześć, ja jestem Kin, a dzisiaj chciałabym Wam polecić filmy azjatyckie. A dlaczego? Z okazji oczywiście azjatyckiego miesiąca organizowanego przez Agacie Subiektywnie. Nie czytałam za bardzo literatury azjatyckiej, więc nie mogę Wam polecić żadnych książek, ale kto powiedział, że trzeba koniecznie czytać na azjatycki miesiąc? Nikt. Zacznijmy od anime i chciałabym Wam dać polecenia filmów dla dorosłych, bo mam wrażenie, że bardzo wiele osób w ogóle nie próbuje anime, dlatego że myślą, że to jest takie Dragon Ball, Kamehameha, naparzający się ludzie i krzyczący do siebie nawzajem. No i oczywiście, jeśli mówimy o anime, to takim guru anime jest Hayao Miyazaki. Ale spotkałam się często z osobami, które nigdy nie oglądały żadnych jego filmów, bo myślały właśnie, że one są dla dzieci. Co jest w sumie prawdą, bardzo dużo jego filmów jest przeznaczonych dla dzieci, ale też dorosły może dla siebie dużo z nich wyciągnąć, dlatego że jeśli chodzi o sposób kręcenia tych filmów, kręcenia, czy można to nazwać kręceniem, jak to jest animacja? Nieważne. To Miyazaki skupia się na ciszy, kontemplacji, jego filmy są bardzo subtelne, a także tematy, które porusza, zazwyczaj są interesujące dla dorosłego człowieka, bo jego filmy mają często bardzo mocny przekaz pacyfistyczny i też mówi o na przykład ochronie środowiska. Praktycznie każdy jego film ma takie tematy gdzieś przemycone. I film, który chciałabym Wam polecić, jeśli chcielibyście zacząć Miyazakiego, a nie chcielibyście oglądać filmu dla dzieci, to jest Zrywa się wiatr. To jest o człowieku, który dojrzewa jako mężczyzna, ale też dojrzewa jako twórca w cieniu II wojny światowej. A jeśli znacie Miyazakiego i wiecie mniej więcej, w jakim klimacie on tworzy te filmy, to chciałabym Wam polecić inne, które są podobne. Takie też pełne czułości, codzienności, ciszy. Jednym takim filmem jest Szept serca i to jest o dziewczynie, która kocha książki i chłopaku, który kocha książki i oni obydwoje wypożyczają tę samą książkę z biblioteki. Czy to nie brzmi jak coś, co czytacze lubią? Moim zdaniem brzmi, więc Wam polecam. Są też w tym filmie koty. To też coś, co czytacze lubią, więc również. To jest film lekko fantastyczny, osadzony w naszej rzeczywistości, ale otwierający drzwi do takiego trochę fantastycznego świata. A drugi film to Powrót do marzeń i to jest o kobiecie, która pracowała w biurze i postanowiła przenieść się na wieś. I naprawdę większość filmu to są takie bardzo, bardzo kojące, relaksujące sceny, jak ona właśnie na tej wsi rozmawia z sąsiadami, tam coś tam sobie piele, takie rzeczy. Oraz jest to takie spojrzenie wstecz. Ona, przyjeżdżając na tę wieś, wspomina swoje dzieciństwo. Następny film to Księżniczka Kaguya, która jest historią opartą na folkowej baśni japońskiej. Jest to historia o dziewczynce, która urodziła się z pędu bambusa. Film opowiada całe jej życie. Jego największą wartością jest bardzo, bardzo ciekawy sposób animacji, wręcz jak ruszające się obrazy chwilami i nawiązujący do takiej tradycyjnej sztuki japońskiej. A druga jego wartość to jest to film poruszający, opowiadający taką tragiczną historię i pokazujący wyzwania, z jakimi mierzyły się kobiety w dawnej Japonii. Szczególnie kiedy ta kobieta jest taką wolną duszą i jest tłamszona przez konwenanse bardzo, bardzo patriarchalnego i hierarchicznego społeczeństwa. Następny film to Paprika, który jest tak naprawdę, znaczy nie naprawdę, bo to chyba jest wcześniejszy film niż Incepcja, ale właściwie jest to bardzo podobny koncept. Czyli ludzie wchodzący do snów. Ale w przeciwieństwie do Incepcji, jest to film wybuchający wręcz kolorami, kształtami, rzeczywiście bardzo oniryczny, rzeczywiście bardzo surrealistyczny, bo myślę, że możecie się ze mną zgodzić, że Incepcja no, jest ograniczona tym, że jest po prostu zwykłym filmem, a nie animacją. Senne krajobrazy tam nie są rzeczywiście zbyt senne. Zupełnie inaczej jest w Papryce. Papryka rzeczywiście może
oddać tę dolinę niesamowitości, którą przeżywamy w snach. I ostatnie anime to The Night is Short, Walk On Girl. Niestety nie ma polskiego tytułu, bo w ogóle nie ma polskiego tłumaczenia i ten film może być ciężki do dostania. I to jest również dość oniryczny film, dość surrealistyczny, ale w bardzo ciekawej otoczce. Jest to film o jednej długiej libacji. Jest to film o tym, jak studenci jednej nocy wyszli na miasto i chodzili od baru do baru, a im dalej chodzili, to tym bardziej niesamowite przygody ich spotykały. Jest to komedia i jest zupełnie zwariowana przez to, że odkleja się od rzeczywistości w pewnym momencie, a z drugiej strony tak dobrze oddaje właśnie taką atmosferę długiej nocy spędzonej ze znajomymi, która wydaje się później legendarna w twoim życiu. A teraz filmy fabularne, zwykłe filmy po prostu. I przede wszystkim chciałabym wam polecić film W drogę. To jest irański komediodramat z zeszłego roku, który chciałabym wam polecić dlatego, że uważam, że to jest taki film, który się każdemu spodoba. Jest to film o rodzinie, która jedzie gdzieś samochodem. Jest bardzo dobrze oddany taki chaotyczny, ale jednocześnie czuły klimat, który się wytwarza pomiędzy członkami rodziny i jest naprawdę zabawny, a jednocześnie ma w sobie taką podskórną melancholię, która coraz bardziej wychodzi na wierzch w niektórych momentach i jest to film jednocześnie bardzo wzruszający. Jest też piękny, w takim czysto estetycznym sensie. Widzimy takie wielkie pola Iranu, to co jest piękne w tym kraju, te piękne krajobrazy, to wszystko też jest pokazane. Następnie film Późna wiosna. To jest film takiego bardzo uznanego japońskiego reżysera, Yasujirō Ozu, który tworzył mniej więcej w tym samym czasie co Kurosawa. To, co wyróżnia Ozu, to jest jego umiejętność tworzenia atmosfery poprzez takie, zdaje się, zupełnie niepowiązane z niczym zdjęcia. Ujęcia w sensie. I ponieważ w tych jego filmach właśnie jest dużo takich ujęć, gdzie nic się nie dzieje, powiedziałabym, że to są takie filmy, które oddają magię codzienności. Ponieważ on buduje w taki niebezpośredni sposób te swoje filmy, jego filmy często nie wyrażają bezpośrednio emocji. Po prostu obserwujemy te postaci w konwersacjach, w codziennym życiu. I na podstawie ich zachowania wnioskujemy tak naprawdę, co dzieje się wewnątrz, jakie nimi targają emocje. I ten film konkretnie jest o ojcu i córce, którzy żyją razem szczęśliwie po wojnie, natomiast być może córka już powinna wyjść za mąż, ponieważ jak na standardy japońskie tamtego czasu jest starą panną. Ten film szczególnie polecam fanom książek Ishiguro. Ewidentnie styl jego pisania jest inspirowany stylem tworzenia filmów Yasujirō Ozu. A skoro mówimy o Kazuo Ishiguro, to być może wiecie, że on został nominowany w tym roku do Oscara za swój scenariusz do filmu Living. A Living to tak naprawdę jest adaptacja filmu Kurosawy. No i właśnie ten oryginał chciałabym wam polecić. Nazywa się po polsku zupełnie inaczej niż po angielsku i po japońsku, czyli Piętno Śmierci. Odwrotnie. Japoński i angielski tytuł to jest Życie, a u nas Śmierć. No ale nieważne. W każdym razie, to jest film, który szczególnie polecam osobom, które lubią Dickensa. Bo moim zdaniem styl opowiadania historii jest właśnie bardzo dickensowski. Jest to taka wręcz baśń. Baśń, która jest oczywiście osadzona w codzienności. Jest to opowieść o zwykłym urzędniku państwowym, biurokracie, który dowiaduje się, że ma raka i na pewno umrze. Odkrywa nowe aspekty życia, szamocze się trochę i na końcu mamy jasny morał, który powinniśmy wynieść z tej historii. On jest taki dość wyrazisty, tak bym powiedziała. Więc jeśli macie ochotę na film, który tak afirmuje życie, no to Piętno Śmierci, wbrew tytułowi. Następnie film hongkoński, Chungking Express. I chciałabym tutaj ostrzec was co do struktury tego filmu. Na pierwszy rzut oka można by było stwierdzić, że
Wong Kar-wai nie umie robić filmów, ponieważ zaczynają się wątki i się nie kończą. Są wprowadzone postaci, a potem nagle znikają. I to jest specjalnie, ponieważ Wong Kar-wai tworzył w takich czasach przed przekazaniem Hongkongu z powrotem Chinom. I on w swoich filmach starał się oddać to uczucie tymczasowości, to uczucie, że coś może się zacząć i w każdej chwili skończyć i nie mamy na to żadnego wpływu. Tego, że historia Hongkongu, jaki on znał, zostanie nagle przerwana. I moim zdaniem to mu właśnie się udało, bo te nagłe przejścia od historii do historii zdecydowanie budują taki efemeryczny klimat. Na pewno będzie to inny film niż cokolwiek innego, co obejrzeliście, chyba że oglądaliście jakiegoś innego Wong Kar-wai'a, no to wtedy nie aż taki inny, dość podobny. Dla mnie on bardzo dobrze oddaje taką lekko magiczną atmosferę, która się wytwarza wokół ludzi, którzy marzą i którzy są zakochani. I ostatni film z kategorii dramatów to jest film, który wchodzi do kin niedługo, nazywa się Podejrzana. I to jest nowy film człowieka, który zrobił Służącą, Old Boya. Być może kojarzycie te filmy. No i ten najnowszy to jest właściwie thriller o człowieku, który zaczyna zajmować się pewną sprawą chyba samobójstwa, chyba wypadku, ale podejrzana jest żona tego człowieka, który zmarł. No i niby to jest thriller, ale tak naprawdę to powiedziałabym, że to jest film romantyczny. To jest film o toksycznych relacjach romantycznych, to jest film o fascynacji, no ale przede wszystkim to jest film bardzo precyzyjny, subtelny i pełen napięcia, ale napięcia emocjonalnego, a nie takiego, że tam walki, chociaż walki też są. Ostatnia kategoria to są filmy akcji. I tutaj wiadomo, nie można nie powiedzieć o filmach hongkońskich z lat 80., które akcją stoją, bo fabuły, no nie spodziewajmy się ani ciekawej, ani zrozumiałej fabuły, kiedy zaczynamy taki film. One były często pisane na kolanie w czasie tego kręcenia. Bardzo często są dziwne przeskoki fabularne, ale jeśli chodzi o akcję, no to chyba nie ma lepszych filmów, bo coś takiego jak BHP, coś takiego jak Ochrona Życia, to absolutnie nie interesowało tych ludzi. No i oni też wszyscy byli bardzo, bardzo wytrenowani w sztukach walki. No i na przykład, oczywiście stamtąd wywodzi się Jackie Chan. I warto jest obejrzeć hongkońskie filmy Jackiego Chana. Przy okazji dzięki temu one będą też na przykład zabawne, a nie tragiczne i przerażające, bo często te hongkońskie filmy mają takie dosyć tragiczne fabuły, a Jackie Chan robi takie lżejsze filmy akcji, więc jeśli lubicie Johna Wicka, no to absolutnie polecam Wam na przykład Policyjna opowieść. Takim filmem, który jest o wiele bliższy duchowi Johna Wicka w takim sensie, że jest to film raczej poważny, jest o zemście właściwie, jest o człowieku, który wyrusza ze swojej wioski, żeby odzyskać jakiś tam posąg ważny, jest Ong Bak. Ong Bak to jest film tajski. No i to, co potrafi ten facet, jakie on tam potrafi po prostu niesamowite akrobacje, walki i różne rzeczy wykonywać, to jest nie do uwierzenia. I dlatego warto jest obejrzeć ten film. I ostatni film to jest film akcji w takim bardziej nowoczesnym sensie, coś w stylu, nie wiem, Marvela, tylko bez fantastycznych elementów, albo coś w stylu Szybcy i Wściekli. I nazywa się Wielka Czwórka. To jest o ludziach, którzy są płatnymi zabójcami, ale zabijają tylko złych ludzi. Jest to komedia tak naprawdę, z elementami też romantycznymi, ale przede wszystkim, tak jak inne te azjatyckie filmy akcji, stoi dobrymi scenami walki. Chociaż tutaj jest użyte o wiele więcej broni niż w tych poprzednich, które Wam polecałam, ale ten zmysł tworzenia choreografii i takiej ekscytującej akcji zdecydowanie tutaj też ma miejsce i jest to poza tym film zabawny, bardzo lekki, taki na niedzielne popołudnie. No i to wszystko. Powiedzcie mi, czy możecie mnie polecić jakieś filmy azjatyckie, czy oglądaliście jakieś, czy zamierzacie jakieś oglądać na azjatycki miesiąc, a w ogóle jeśli zamierzacie czytać jakieś książki na azjatycki miesiąc, to również chętnie się o tym dowiem.
Powiedzcie mi cokolwiek, ja zawsze. A na razie do zobaczenia, cześć!